Gleby są nieodzowną częścią tego sportu. Bez gleby nie ma progresu, bo nie ryzykujesz wystarczająco. Jeśli nie nazywasz się Dawid Cyprian i każdy gram wagi motocykla jest dla ciebie ważniejszy niż gramy w portfelu i jeździsz dwusuwem, to potrzebujesz osłony dyfuzora. Cześćku, dobrze sprawdzała mi się osłona muzla. Ale muzle nie robi osłony dla Eweliny Kajtka, czyli KTMA XCW125. Więc Ewelina zamówiła sobie osłonę u Magika Spawacza. Ten miał zrobić osłonę lekką i wytrzymałą, tak że będzie pani zadowolona. Lekka to może jest... Kiedy masz osłonę dyfuzora i możesz z nią zrobić tak, to nie jest dobrze. Także w dzisiejszym odcinku Żółtodziób uczy się spawać z Esa Brebel, robimy osłonę dyfuzora dla Kajtka. Nie ma co wymyślać koła od nowa, więc osłonę zrobię ze sprawdzonej już konstrukcji, czyli prętów ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej o przekroju 10 mm. Przyda się jeszcze płaskownik o grubości 3 mm, żeby oprzeć na nim pręty w kilku miejscach. Narzędzia, jakie będziesz potrzebował. Coś do cięcia prętów. Ja używam przecinarki taśmowej, bo jest stosunkowo cicha i nie robi iskier, więc mniejsza szansa, że coś zjaram w warsztacie. Ale szlifierka kątowa zdecydowanie wystarczy i przyda się również do szlifowania spawów. Wiertarka. Ja używam stołowej, ale zwykła również wystarczy. Coś do gięcia prętów. Ja kupiłem na Allegro taką oto hydrauliczną za 300 zł. W ostateczności i madło plus jakaś rura do gięcia też powinny dać radę. Ostatni punkt programu to oczywiście spawarka. Ja będę korzystał z ESAP Rebel, który wypożyczał mi polski oddział ESAP. Mnie ta spawarka bardzo pomogła dzięki prostemu interfejsowi, szczególnie, że będę to spawał drugi raz w życiu. Niemniej każda inna spawarka, która da radę spoić ze sobą pręty FI10, wystarczy. Jeżeli chodzi o sam projekt osłony, to posłużę się głównie fantazją i inwencją twórczą z domieszką elementów fizyki z podstawówki. Ogólnie chcemy rozłożyć siły z potencjalnych uderzeń, głównie z boku i dołu dyfuzora. Pręty więc musimy umieścić tak, żeby miały wsparcie z obu stron potencjalnego uderzenia. W przeciwnym wypadku wygną się i co najwyżej jednorazowo zamortyzują uderzenie, a my jednak celujemy w coś trwalszego. Plan działania następujący. W to miejsce zamocujemy pierwszą belkę i pójdziemy nią dookoła dyfuzora, zawiniemy i oprzemy ją, myślę, tutaj. Pręty gniemy i docinamy tak, żeby zachować odstęp 1-2 cm od dyfuzora. Ta odległość da nam mały bufor bezpieczeństwa dla dyfuzora. A tymczasem robimy pierwszy punkt mocowania. Nie wadzi ci chyba, nie? Nie. Okej. No dobrze, to bardzo dobrze. Trochę gięcia, spawania i szkielet całej konstrukcji jest gotowy. Dołem puścimy jeszcze jedną, która się będzie z tą łączyć tutaj. Tu musimy wsparcie zrobić, żeby się opierało też na tym. Poszczególne pręty wygodnie jest delikatnie połączyć ze sobą jeszcze na motocyklu, ale główne spoiny robimy już, kiedy zdejmiemy prototyp z motocykla. Trzeba pamiętać, że metal rozgrzewa się do bardzo wysokich temperatur, więc lepiej trzymać się z dala od plastików, nie wspominając już o zbiorniku paliwa. No bo wiecie, inaczej to kabum! A teraz przed nami dużo cięcia, pasowania i gięcia. Naprawdę, dość tak dużo. Jako że nie chcę kroić osłony pod silnikiem, dolną podstawkę zamocuję gwinty mocowania płyty silnikowej. Siedzi perfekcyjnie. Podstawę celowo zrobiłem tak, żeby zachodziła na boki, żeby siła uderzenia z boku nie poszła prosto na śruby, a na bok ramy. Jako że poprzednia osłona była zamocowana tutaj w ramie, to wykorzystam już te punkty.
Jednak gdyby ich nie było, to pomyślałbym nad lepszym sposobem zamocowania, takim mniej inwazyjnym. No to spawanko. Zacnie. Jest pazurem. Odległości są, myślę, że wystarczające. Jak wszystko jest już ze sobą delikatnie połączone, możemy zdjąć osłonę i przejść do spawania. Do spawania użyłem drutu Fi 08 typu 308 LSI. Przy spawaniu musimy pamiętać, że metal kurczy się, kiedy się schładza, więc musimy przeciwdziałać naprężeniom i spawać tak, żeby siły się równoważyły. Zanim ją dopieszczę, sprawdźmy, czy w ogóle pasuje. Ach, wszedł jak dzik w kartofle. Bezelegancko. Kiedy mamy już wszystko ze sobą solidnie połączone, możemy przejść do upiększania. Najważniejsze jest, żeby usunąć ostre krawędzie spawów, tak żeby nas później kiedyś nie pocięło. Do wewnętrznych spawów trudno dojść gumówką, więc wyrównałem ile mogłem i przeszedłem do kombinowania frezarką. No nie, frezarka się słabo sprawdza. No to czas na testy. Z pomocą przyszedł zlot organizowany przez klub Enduro Jelenia Góra. Bo się wracamy do tej wieczątki czy tam? Tak, tak. Forma imprezy znana bardziej z rajdów 4x4, czyli zbieranie pieczątek. Pogoda dała grubo w kość, bo padało non-stop. Ale impreza super, klimat biesiadno-towarzyski, bez spiny, ale wyzwania były, osłona przetestowana. Moje puszczanie innych w końcu zostało docenione i dostałem nagrodę Fair Play. Imprezę obydwoje z Ewelyną polecamy i możemy się doczekać kolejnych edycji. Na koniec jeszcze małe podsumowanie. Osłona waży jakieś 2 kilo z małym hakiem. Kosztowała mnie w materiałach około 60 zł i zrobienie jej zajęło mi około 15 godzin. Więc w sumie praca jest tu największym kosztem w tym wszystkim. Dzięki za oglądanie. Ja jestem bardzo zadowolony z osłony. Na razie działa fajnie, mam nadzieję, że będzie tak dalej. Myślę jednak, że w kolejnej wersji zrobimy mały upgrade i dodamy płytę pod silnik, tak żeby było łatwiej zmieniać olej i żeby wzmocnić punkty mocowania płyty do ramy. Ale to w kolejnym odcinku. Siema!